Cześć, z tej strony Billy Sparrow. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Profil Aktywni. Tym razem po raz kolejny wzięłam swojego operatora, wyszliśmy na ulicę i będziemy dzisiaj sprawdzać, jakie rzeczy jecie na mieście i jak one mogą wpływać na Waszą możliwość posiadania dzieci. Kiedy my jesteśmy na mieście, w studiu jest nasz niezawodny ekspert. To od niego dowiemy się, czy udzielone odpowiedzi są zgodne z wiedzą medyczną. Jakie rzeczy zwykle jesz, kiedy wychodzisz na miasto? Pizzę. Okej. Okay. I chyba tyle. Pizzę i pizzę. Pizzę i tylko pizzę. Najczęściej w barze mlecznym jakimś. Jakieś szybkie jedzenie, coś, jakieś pierogi, czy no typowe dania polskie tak naprawdę. Okay. Generalnie staram się, żeby było zdrowo, nie wychodzi jak zwykle, bo to moje życie. No zwykle pewnie wiem jakieś fast foody, chociaż generalnie staram się nie. Staram się, żeby to były rzeczy, żeby to była żywność wegańska. Najczęściej chyba są to jakieś takie szybkie fast foody, pizza, burgery. A interesujesz się na przykład tym, jaki skład mają te rzeczy, które jesz? No tak naprawdę to na... Tak, żeby no dość tanio wyszło, no nie patrzę się tak naprawdę, nie pytam się też, co w tym jedzeniu jest. Ostatnimi czasy wbrew pozorom zaczęłam, troszkę mi to... Powoli idzie, ale mam nadzieję, że będziesz roku lepszemu. Nie, niestety nie. Jeśli jestem w sklepie i coś kupuję, to raczej tak. Ale tak jak wychodzę na miasto, to raczej ze znajomymi nie zwracam na to uwagi. Tak, oczywiście. Więc myślę, że dość często się to sprawdza. Zdecydowanie chciałbym zwracać uwagę na skład, natomiast w praktyce to czasem sprawdza na niczym. Czy wiesz, że na przykład w Twoim jedzeniu znajdują się czasem tłuszcze trans albo węglowodany proste? No nie jestem taki obeznany, także nie umiem odpowiedzieć. Tak, zdecydowanie, wszędzie. I trzeba się naprawdę chyba naszukać, żeby zjeść tanio bez tego. I faktycznie zdrowo. Nie, zupełnie nie. Aczkolwiek ostatnio czytałam na ten temat. Tak. Nie? Nie mam pojęcia. Węglowodany proste na pewno, natomiast jeśli chodzi o tłuszcze, nie sprawdzałem dokładnie. Czy wiesz, w jaki sposób spożywanie takiej rzeczy w przyszłości może odbijać się na Twoim zdrowiu i na przykład powodować niepłodność? O niepłodności nic mi nie wiadomo, natomiast wiem, że na pewno pozytywnego wpływu na to wszystko nas nie ma, więc no nie, lepiej omijać. To akurat nie. To na zdrowie tak, ale że na planowanie rodziny, że w ogóle coś... seksualnością ma do czynienia, to nawet nie wiedziałem. Pytasz, to znaczy, że nie najlepiej. Więc stwierdzam, że nie najlepiej. No nie, nad tym się raczej nie zastanawiałam. Oj, nie. Jeśli chodzi o płodność, nie mam żadnego pojęcia. Dobrze zbilansowana dieta to podstawa zdrowia. Bardzo dobrze, że wiecie, że jedzenie fast foodów jest niekorzystne. Bardzo dużo tam znajdziemy składników, które są niekorzystne dla zdrowia. Są wysokokaloryczne, wysokotłuszczowe, wysoko przetworzone produkty. Znajdziemy tam na przykład tłuszcze trans czy węglowodany proste. Tłuszcze trans w negatywny sposób wpływają na układ sercowo-naczyniowy, szczególnie jeżeli są długotrwale przyjmowane. Podobnie jest z cukrami prostymi. Tam długotrwałe przyjmowanie cukrów prostych powoduje wahania poziomu cukru we krwi. Negatywnie wpływa na gospodarkę hormonalną, może ją rozregulować. Rozregulowana gospodarka hormonalna negatywnie wpływa na płodność. Dobrze zbilansowana dieta, regularność tych posiłków, 3-4 posiłki dziennie, małe porcje, połączone ze zdrowym stylem życia, z ruchem, to jest jednak gwarant zdrowia. Teraz wiecie już, jakich substancji powinniście unikać, jeżeli w przyszłości chcecie się cieszyć gromadką zdrowych dzieci. Wyślijcie ten filmik swoim znajomym, kiedy w najbliższy piątek będą chcieli Was znowu zaciągnąć na kebaba. Subskrybujcie kanał Profil Aktywnych.